Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan, jesteśmy w Świnoujściu, a przed nami biały wiatrak, młyn, nastawa młyny, w górnej części widzicie lampę, to jest lampa oczywiście nawigacyjna dla kapitanów statków, ponieważ zaraz obok tego białego tutaj młyna, wiatraka, tutaj przy ujściu Świny do Bałtyku pływają i wypływają różne jednostki pływające, duże promy i małe stateczki. Jak widzicie, dzisiaj pogoda nie dopisała, ale to żaden problem. Bardzo ładnie tutaj jest, to na pewno. Tak więc jeżeli będziecie w Świnoujściu, na pewno warto tutaj po prostu przybyć. Jest to bardzo charakterystyczny punkt, który występuje niemal na każdej widokówce, poradniku czy też przewodniku po Świnoujściu. Dalej, jak spojrzymy wzdłuż falochronu zachodniego, na którym się znajdujemy, jest latarnia morska. Tak to wszystko się tutaj prezentuje. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek tutaj byliście. Miejsc w Polsce nad polskim morzem jest bardzo dużo ciekawych, ale to jest na pewno warte odwiedzenia. Tak więc pokażę wam teraz, jak to wygląda dookoła. Tam jest plaża w Świnoujściu, bardzo ładna plaża, szkoda, że dzisiaj nie ma słonecznego dnia. Ale co ciekawe, zaraz tutaj za tymi drzewkami jest parking. I na tym parkingu można zostawić sobie samochód, jeżeli tutaj byście chcieli sobie na przykład przyjechać. Tak więc bez najmniejszego problemu warto tutaj po prostu podjechać i zaliczyć to miejsce. Jeszcze raz wam pokażę tutaj ten fajny 10-metrowy obiekt. Biały dach, czarny. Fajne foty można sobie tutaj strzelić. Oczywiście najlepiej, jak jest ładna pogoda. Ale myślę, że nie ma co się ograniczać. Gorsza pogoda też jest super. I tutaj jest wejście do tego obiektu, takie drzwiczki. Oczywiście do środka się nie da wejść, ale spróbujemy. Nie da się. Ach kurde, myślałem, że tam będzie jakaś ciepła kawka, ale niestety nie. Idziemy jeszcze z tej strony. Co my tutaj mamy? Tabliczkę, proszę bardzo. Stawa młyny, znak nawigacyjny zbudowano w ramach modernizacji toru wodnego i systemu nawigacyjnego w 1873-1874. Ma 10 metrów wysokości. Wraz z nieistniejącą już stawą Wolin na falochronie wschodnim, obecnie centralnym, i namiernikami tworzyły nowoczesny system nawigacji. Projekt wykonał radca budowlany Severin. Charakterystyczny kształt i estetyka obiektu sprawiły, iż stał się on swoistym symbolem miasta. Pięknie to wszystko się prezentuje. Ja będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I jedziemy zobaczyć inne ciekawe miejsca nad polskim morzem. Pięknie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam!